Hej siema, siema witajcie w kolejnym odcinku serii Minecraft Extreme Adventures No cóż Odcinek będzie dzisiaj dość krótki, gdyż nic nie będę budował A za chwilkę zobaczycie dlaczego Stoję teraz obok mojego troszkę nieogarniętego lasu Troszkę się zmieniło No i tak, mamy tutaj lotnisko Jak widzicie zaszło kilka zmian Tak, zamiast restą torcza mamy tutaj repeatery I troszkę te pasy nam się zmieniły Myślę, że wygląda to ciekawiej. Ok, oczywiście, nie tylko to się zmieniło, ja byłem dość aktywny przez ostatni czas i troszkę sobie pobudowałem. O, że tu brakuje pół płytki z sandstone'a. No tak, bywa. No, jak widzicie, wszystkie schodki są ze sandstone'a. Tak samo tutaj. No, i potrzebowałem do tego dużo piasku. Teraz na ekranie zresztą pokazuje wam się obrazek z moją kopalnią sandstone'a. No dobra, znajduje się ona gdzieś w tamtym kierunku. No i tak. Zejście jeszcze jakiego takiego nie mam do mojego pasu. No i będziemy musieli to w jakimś odcinku zrobić. A teraz tak, plac. No właśnie, plac. Jednak tak. O, pada deszcz. I zachodzi słońce, więc słuchajcie. Ja pójdę spać. A, co tam było? Nie, nie powiem wam. <laughs> Możecie się domyśleć po tytule odcinka. Okej, okay, idziemy w kimę. Gdzie jest słońce? Aha, jak deszcz pada słońce nie ma. No tak. No tak, no tak. Okej. Okay. Słyszałem, że jak się wyśpimy, to już deszczu nie powinno być. Tak, czy tak? Tak. Tak, dokładnie. Tak właśnie się stało. No tak, naderekę jeszcze nie mam, więc nie podpalę w naszym komiku. Okej, okay. jeszcze w noterze nie byłem w tej bazie przynajmniej dobra, idziemy na górę i troszkę tutaj się także pozmieniało to wszystko jest troszkę obudowane tam na dole a tutaj, no cóż, co do mojej strzelnicy tak mam tutaj jeszcze taką opcję jak kontrolka zmiany toru nie będę wam już tego tłumaczył to jest takie dla mnie jeżeli ta pochodnia mruga to jest dobrze jeżeli nie to tam jakiś błąd no, tak, to jest taki reset jakby to jest po prostu takie dla mnie no dobra Tutaj planuję jeszcze zrobić coś takiego jak poziom trudności. No cóż, nie wiem jeszcze jak to zrobić, ale myślę, że zrobię takie tłoki, które by po prostu przykrywały jakąś część tego wlotu, wylotu tych wózków. No dobra, ale może już nie mówmy o tym więcej. Jest jeszcze tutaj troszkę do zrobienia, do ulepszenia. Ale jak widzicie, zajmowałem się tutaj placem. Tak, plac. No, zajmowałem się także troszkę lotniskiem. No, i co ja chciałem tutaj powiedzieć? Tak, tam na końcu coś jest, to za chwilkę zobaczycie. Ale może sobie tam zejdziemy gdzieś na dół. Pokażę Wam, jakie mamy nowości. O, wow, 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 wow. Zleciałem. Dobra. No, jak widzicie, są tutaj Repeatery, których wcześniej nie było. Nie wiem, dlaczego naprawdę wcześniej na to nie wpadłem. Mamy tutaj Redstone'a, jak widzicie, Repeatera, a wcześniej męczyłem się z pochodniami. I było to naprawdę dużo gorsze rozwiązanie. Teraz to rozwiązanie mamy dużo lepsze. Tak. Zresztą, Repeatery naprawdę sprawują się dobrze. Tak, to jak widzicie, idzie równo idealnie. Więc może jeszcze sobie zejdziemy pod ziemię i pokażę Wam, jak to było kiedyś. Tak. Jak widzicie, wcześniej to było bez sensu budowane i naprawdę niepotrzebnie się męczyłem. Więc dobre. No słuchajcie, energia jest wysłana stamtąd, biegnie sobie po obu stronach lotniska, wraca się, spotyka się w jednym miejscu i powraca em, tak ponownie do miejsca, w którym energia zostaje ponownie wysłana i tworzy taką pętlę. Więc jest to naprawdę bardzo prosty mechanizm i myślę, że nie muszę go już więcej tłumaczyć. Ewentualnie pokażę Wam jedną rzecz. A, może się tam dostać jakoś? Dobra. Więcej diorta okej okay. dobra Zresztą nie mówiłem wam ile wykopałem materiałów. Znalazłem 43 diamenty w kopalni 300ki złota i bardzo dużo węgra, więc może za chwilkę wam pokażę. No dobra, energia sobie idzie tutaj, tutaj, tutaj i z powrotem ucieka na boki jak widzicie. Więc tutaj żadnej rewolucji nie ma. A mechanizm jest naprawdę dużo prostszy od poprzednika. No. OK. Hmm, za chwilkę Wam zresztą pokażę, jak zresetować ten mechanizm. Jak widzieliście z redstone'a. Eee, I żeby go ponownie uruchomić, potrzebuje taki, taki puls energii, że tak powiem. Eee, tak, i dopiero wtedy energia leci w kółko, tak? Więc nie ma tutaj czegoś takiego jak dźwignia czy coś w tym stylu. Mógłby tutaj zrobić w sumie przycisk. A, um, jednak, no cóż, nie zrobiłem. Tak, wtedy tak, była masakra, że ta woda się wylewała. Teraz już nie ma tego problemu. To wszystko trzeba było dirtem usunąć, wypełnić i go po prostu wtedy usunąć. Co wtedy było troszkę masakryczną rzeczą. No dobra. Hmm. Hmm. Więc gdzie teraz polecimy? Hmm. No zobaczymy. Dobra, w takim razie... Wychodzimy stąd. No i tak. To wszystko jak widzicie działa, więc super. I może sobie wejdziemy jeszcze na wieżę. I co my tutaj mamy? E, tutaj mamy kolejne bariery. E, stan lotniska, czyli tutaj mamy tabliczkę czynne, czyli wiecie, lotnisko jest, jest czynne jeszcze, mimo że nie jest do końca skończone. Ilość dostępnych maszyn jak na razie mamy 0. Choć ta liczba wkrótce się zmieni. Numer lotniska pierwszy. Być może będę budował kiedyś inne lotniska i będę się przemieszczał między bazami. Co byłoby naprawdę bardzo fajne. No. No cóż, słuchajcie, no... Sam nie wiem, czy będę rzeczywiście używał tego moda cały czas. Gdyż... Ym, no cóż, to troszkę naprawdę ułatwia grę. A ja nie chcę, aby ta gierka była załatwa. Więc spodziewajcie się, że tylko w jednym odcinku będzie modyfikacja samoloty. A po prostu później już nie. No. Rozumiecie. Okej. Okay. No dobrze, w sumie chciałbym także zachować tylko oryginalność tej gry, gdyż wiecie, no. Tutaj grałem zawsze bez żadnych modyfikacji i to będzie praktycznie pierwszy raz, kiedy użyłem jakąś modyfikację. Więc chciałbym zachować taką czystość tej serii tej tej, tej gry. Tutaj nie będzie żadnych modyfikacji, mam nadzieję, i niech tak pozostanie. No. Okej, okay, no słuchajcie, jeszcze może troszkę moje ankiecie. E, dziękuję za udział, tak? Głosy są podliczone. E, I po prostu... Tak. Jeżeli ktoś nie wie, to ta modyfikacja została zainstalowana także. Mm, z, waszym, z waszą zgodą, gdyż głosowaliście w ankiecie. No dobra, przechodzimy dalej. Co my tutaj mamy? Zamknij lotnisko, zamknij otwórz. O co tutaj chodzi? No słuchajcie. W pasie startowym chciałbym, aby wysuwały się pistony. Taka ściana pistonów i na przykład nie będziemy mogli wystartować, co będzie oznaczać jednocześnie zamknięcie lotniska. Coś takiego, taki bajer. No dobra. Um. No słuchajcie, tak naprawdę chciałem coś tutaj zrobić w tej wieży, aby nie była taka pusta. Co mamy dalej? Oświetlenie lotniska. Tak, słuchajcie. E, chciałbym, aby po prostu mógłbym e, manualnie sterować tymi repeaterami, aby były włączone i wyłączone. E, brama hangaru, zablokuj, odblokuj. Mm, słuchajcie, tak, to, słuchajcie, tak samo chciałbym zrobić mm, naszą bramę, jednak nie jestem pewien jak to zrobię. E, być może zrobię to z pistonów, albo jakąś dużą bramę. Jednak nie wiem, czy to jest po prostu możliwe. Ewentualnie z, z tego. Z bądź z piasku będzie na przykład zapadać ajurama. Jednak to jeszcze przede mną. Czuję, że to będzie naprawdę ciężka robota tutaj poprowadzenie Redstone'a, gdyż tam mamy naprawdę mało miejsca. No, ale cóż, zobaczymy, jak to wszystko nam e, wyjdzie. Ok, schodzimy na dół. I lecimy dalej. No, myślę, że nie będę robił spiralnego tutaj okablowania. Tylko takim sposobem, który wam pokażę już niedługo. I jest dużo łatwiejszy niż jakieś tam spirale i zajmuje dużo mniej miejsca. Tak, jest także szybszy, więc, no. Okej. Okay. No, jak widzicie, tutaj wszystko musi być idealnie, tak. Nie ma miejsca na żadne, mm, żadne niedoróbki. E, pas jest tutaj troszkę zmieniony. Mamy tutaj na końcu takie, takie inne pasy, które, no nie wiem co oznaczają, jednak wyglądają fajnie. Um, no i troszkę inaczej. No, rozumiecie. Dobra. Tutaj będzie brama, tam będzie hangar i będą się tam znajdować samoloty już wkrótce, więc... No, mamy wszystko zaplanowane, więc nie bójcie się, zobaczycie już wkrótce. Okej. Okay. No dobra, lecimy na górę, lecimy na górę. Mm -hmm. No słuchajcie, wpadłem teraz na pomysł, który wam za chwilkę zaprezentuję. Wpadłem na niego wczoraj, no i musiałem go zaprezentować. Ujdzie, gdzie to idę? Tu muszę zrobić jakieś schody. Eee, Słuchaj, no nie wiem dlaczego, ale tak cenię sobie bezpieczeństwo. Wszystko lubię tak mieć mm, murowane, tak wiecie, tak bezpiecznie. No i tak właśnie dlatego tutaj zrobiłem. No, taki pomysł, no w sumie ciekawy, jednak. Sprawiam wrażenie takiego bezpieczeństwa, mimo iż tam z góry mogą skoczyć gdzieś. Dobra, chodźmy tutaj. Tak, tutaj, tutaj. No i tak. Jak zapewne widzicie, tytuł odcinka nazywa się Hala Zasłużonych, tak? No tak. E, ten odcinek może być taką troszkę kopią Halisław, tak. E, I na czym ta Hala Sław polega? Eee, wybaczcie, Hala Zasłużonych, matko. Tak, to jest Hala Zasłużonych, tak to nazwałem. I co tutaj będzie? No słuchaj, podem na ten pomysł wczoraj i no musiałem to pokazać, musiałem to zrobić. E, I po prostu no... wpadłem myślę, że na dobry pomysł. Słuchajcie, otóż to będzie coś innego niż Hala Sław, e, Będzie się to różnić od Halisława, jednak będzie coś bardzo podobnego. E, słuchajcie, konkursy. E, tak, główne konkursy wygrane. Na przykład ktoś wygrał pierwsze miejsce i znajduje się w hali zasłużonych, e, W Halisław. Tak, widziałem sobie właśnie tabliczkę. Jednak, jeżeli ktoś mi podpowie coś, na przykład, tak samo jak z tymi repeaterami na pasie startowym ląduje tutaj. Tak, za taką troszkę mniejszą drobnostkę, jednak także ważną. Więc myślę, że. Ehm... No słuchajcie, popatrzmy na lotnisko. Wcześniej były Redstone Torcze, tak? Tak. I słuchajcie. W ogóle nie chciałem tam nic zmieniać. Nawet nie wpadłem na ten pomysł. I wpadłem na pewien pomysł. Um, użytkownik Tomekron, aby zamienić to wszystko na Redstone Repeatery. Tak, był to komentarz bodajże, który po prostu zamieścił on pod filmem. E, wypatrzyłem ten komentarz i yy, po prostu umieszczam go teraz w Halisław, jako pierwszą osobę, która takie coś zrobiła. No słuchajcie, abyście dostali się na takie coś yy, do takich hali zasłużonych możecie wymyślić jakąś małą drobnostkę, która być może bardzo mi pomoże. A być może po prostu mm, wyglądać będzie jakaś budowla lepiej. Tak, więc na przykład piszcie w komentarzach, co by tutaj zrobić, a w możecie się dostać do hali zasłużonych. Tak, nie muszą być to jakieś duże rzeczy, nie wiem, typu: wybuduj piramidę, wybuduj, nie wiem, zamek. Może to być na przykład jakaś mała drobnostka, wybuduj tam klapę, tam dodaj, nie wiem, szkło czy coś w tym stylu. Więc to są, mogą być naprawdę małe drobnostki, a będą. Naprawdę, tutaj nam procentować, że tak powiem. No. Mam nadzieję, że tutaj te wszystkie ściany wręcz em, zapełnię. Zobaczymy jeszcze, jednak. No cóż, zobaczymy. Powiedzmy na przykład, że wybudowałem jakiś pixel art, tak? Jakiś bloczek Wam się nie podoba, na przykład nie wiem, jakaś część. Możecie napisać to w komentarzu i na przykład mnie poinformować o tym. Jeżeli pomysł Wasz mi się spodoba, to po prostu zamieszczę Was tutaj, jako w zamian za podziękowanie. No. Więc tak, myślę, że już wytłumaczyłem w miarę, jak to wszystko wygląda. No i szansę, aby się tam dostać ma każdy mój widz. Więc zapraszam do komentowania um, i po prostu nie krępowania się. Um, no. no i pewnie teraz myślicie, że Roxu nie ma pomysłów i prosi was o jakieś wsparcie. No słuchajcie, tak, pomysłów mam dużo i to nie o to tutaj chodzi. To jest po prostu, aby tą serię wybudować, zrobić po prostu lepszą. Może powiem Wam kilka pomysłów, jakie chciałbym zrobić. Chciałbym wybudować radar. Tak, na górze radar chciałbym wybudować. Um, I chciałbym zbudować podziemny las. Tak, więc pomysłów mi nie brakuje. Pomysłów mam dużo. E, Zamierzam tutaj także zrobić plac i bramę do naderu troszkę inną. Tak, tutaj będzie brama do naderu, więc zobaczycie już wkrótce. Pomysłów mi nie brakuje. A takie po prostu pisanie teraz do was, mówienie do was, żebyście mogli coś wymyśleć, to jest po prostu tylko, że tak powiem, udoskonalanie tej serii, aby stała się ona jeszcze lepsza. Tak, abyście mieli czynny udział w tej serii i po prostu w niej uczestniczyli. Uch, Asiana, gadam dzisiaj? <grym> no dobra, widziałem teraz, jakie CD się w ogóle generują w Minecrafcie 1.8.19. 1.9. Mapki są fajne, jednak... Ta wyspa ma naprawdę swój klimat i nawet teraz nie będę się już nigdzie e, przemieszczał, gdyż nawet myślałem, abyś teraz przemieszcza gdzieś. Jednak nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zostaję tutaj. E, dlaczego takie myśli miałem? No cóż, pewnie dlatego, że te nowe mapy, tych nowych minecraftów są naprawdę bardzo dobre. No dobrze, przyszedł czas, aby zakończyć w odcinek. Mimo, że już było naprawdę krótki i naprawdę... Troszkę mało tutaj się znalazło w nim jakichś super nowości, ciekawostek i mm, epickich momentów Ale myślę, że odcinek był treściwy i na temat Więc tak, wnos wnosimy teraz do naszej serii nową rzecz Nową rzecz, która mam nadzieję, że się przyjmie Tak No i cóż, pozostaje mi Wam podziękowanie za obejrzenie tego odcinka Za wszelkie komentarze, oceny i subskrypcje No i widzimy się w kolejnym odcinku serii Minecraft Extreme Adventures już za dwa dni, tak więc zobaczcie co dla Was przygotowałem. A myślę, że jest to troszkę ciekawe, tak, gdyż zajęło mi to naprawdę dużo czasu. Ok, w takim razie, cześć i do usłyszenia, hej!